Witam na kanale Telka 24. Z doświadczenia wiem, że klienci, którzy zmieniają prędkości, zapominają o dwóch podstawowych czynnikach, czyli o karcie sieciowej oraz o przewodzie Ethernet. Często jest tak, że zmieniamy prędkość na wyższą, a mamy na przykład kartę sieciową do 100 megabitów, a teraz ja zmieniam prędkość na 5 gigabitów. To wiadomo, mam kartę aktualnie w laptopie 1-gigową, ale dokupiłem sobie taką kartę pod USB typu C na 2,5 giga. Do tego też wiadomo, rzecz, o której też zapominamy, odpowiedni przewód Ethernet. Do tej pory miałem przewód 5 kategorii, 20-metrowy. Kupiłem sobie firmy Montis przewód kategorii 6A. Jest to model MT116, tu kreska 20, bo jest 20 metrów, to spokojnie akurat na moje warunki starczy. Też mamy dłuższe kable oraz krótsze. Jak tu widzimy, przepustowość jest do 10 gigabitów. Sprawdzimy na tym przewodzie, jaką osiągnę prędkość. Oraz też mam stary przewód kategorii 5. Sprawdzimy, czy będzie różnica, czy warto było wydać pieniądze, czy po prostu za krótka to jest odległość, bo wiadomo, czym dłuższa odległość przewodu, tym ważniejsza jest kategoria naszego kabla. Dobra, nie będę przedłużał wstępu. Za chwilkę ten kabel rozpieczętuję, podłączę go pod router operatora oraz pod laptopa. Dobrze, podłączyłem kabel Ethernet kategorii 5E. On ma około 20 metrów, został zakupiony podczas tak zwanej zdalnej nauki. Jak to moja żona mówi, szef bez butów chodzi. Po prostu nie pociągnąłem do każdego pokoju skrętki, jak był remont mieszkania i teraz po prostu u córki tutaj było po PLC, ale w czasie COVID-u, żeby zdalna nauka była, był potrzebny stabilny internet po kablu. Jak tu możemy zauważyć, mamy prędkość 2,5 giga, się nam ta skrętka w tej chwili łączy. Tu skorzystamy z aplikacji SpeedTestNet. Jak wczoraj robiłem test akurat karty Ethernet, to wtedy widzieliście, że ta karta jest wydolna do 2,5 giga, to akurat wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy to jest stabilne. Dobra, nie przedłużajmy. Sprawdzimy, kliknę, może Wam przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Coś rozmyłem. To się wytnie. Dobra. Robimy test internetu po raz pierwszy na skręce kategorii 5E. Długość około 20 metrów. Pierwszy test 1-3. Pamiętajcie, że to jest w moich warunkach też różne są skrętki tej kategorii 5E z różnych materiałów. U mnie w tej chwili jest 1-3. Zrobimy drugi test. Było. Teoretycznie kategoria 5E jest do 1 giga, ale tu widzicie spokojnie, może większe prędkości. Wiadomo, że czym dłuższy kabel, tym będzie bardziej, to może być spadek. Przy krótszym kablu może być jeszcze jakikolwiek zysk. Dobra, przełączę się teraz na kategorię 6 i zobaczymy, jaki będzie wynik. Tak samo jak przed chwilą, połączyło nam się też na 2,5 giga. Kniemy, robimy ponownie start i zobaczymy, czy jest różnica między kategorią 5E a 6A. Tu widzimy, nam się rozpędza troszeczkę szybciej. Pierwszy test 1,9. Też wiadomo, że to dlatego robię po dwa testy, żeby zobaczyć, czy jest duża różnica. Bo to też o różnych porach może mój operator dawać różne prędkości internetu. W tej chwili widzimy, jest 1,9, czyli tam było szybciej o te 400. Operator gwarantuje 2 giga z 5. To jest taka, powiedzmy, prędkość. Zazwyczaj drugi test 2,2, czyli widzimy, że jest też troszeczkę rozbieżność między tymi testami. To jeszcze raz ostatni robimy dla 6. Zobaczymy, czy będzie tak samo rozbieżne, czy będzie w końcu drugi raz powyżej 2 giga. Ja akurat testowałem na kablu firmy Montis, to model MT116, tam na ich stronie możecie sprawdzić, macie różne długości kabla, do tego był użyty akurat karta Ethernet 2,5 giga przez USB typu C oraz internet od mojego dostawcy, który mi daje maksymalnie 5 giga, ale jak tu widzicie,
Dzięki karcie 2,5 giga, to jest akurat powiedzmy w tej chwili najsłabsze ogniwo, ale jeszcze nie widziałem karty 5-gigowych, a nie 10-gigowych pod USB typu C, a w laptopie mamy jedną kartę 1-gigową wbudowaną. Jeśli Wam się takie porównanie podobało i do czegoś ten filmik się może przydać, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, co sądzicie o takim porównaniu kategorii 5E do 6A. Wiadomo, powinienem użyć do tego profesjonalnego miernika, bo wiadomo, że na tych różnych kablach przy rozkładaniu, składaniu mogą powstać mikro pęknięcia i wtedy też kabel nie ma swoich właściwości, ale to po prostu był taki zwykły test domowy, żeby sprawdzić po prostu różnicę, czy warto już w tej chwili inwestować przy większych prędkościach w kable kategorii 6A, czy dalej możemy używać kabli kategorii 5E, które spokojnie nam wyrabiają do prędkości 1 giga. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarz.